Cześć, cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Tym razem pokazuję Wam następne urządzenie z kuźni Ibaneza. Chromatyczny tuner w takiej oto kremowej, ładnej obudowie CU1, tak się nazywa to urządzenie. No dobra, zobaczmy teraz, jak to się obsługuje. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj po pierwsze wejście na gitarę, czyli po prostu możemy sobie stroić gitary elektryczne bez problemu z kabelka. Mamy też mikrofon, czyli po prostu nam może wyłapywać dźwięk gitar klasycznej czy akustycznej lub jakiegokolwiek innego instrumentu. Że to jest chromatyczny tuner, to wiemy oczywiście, że nam wyłapie wszelkie dźwięki. No i teraz, uwaga, włączamy. No po prostu masakra, wygląda jak radar, wypasiony radar. Świeci się nam na, proszę ja was, różne kolory. O, wyłapuje nawet mój słodki dźwięk, widzicie. Wskaźnik jest wskazówka plus diody. No i właściwie tutaj nie mamy dużo do kombinowania w tym urządzeniu. No bo co możemy? Kalibrować, zmieniać częstotliwość, czyli tutaj widzicie tryb manualny, tryb chromatyczny. Dobra, chromatyczny tryb. Teraz mamy sposób strojenia, widzicie. Mamy albo taką wskazówkę, albo taki stroboskop. No po prostu jak na dyskotece, albo po prostu w jakimś statku Star Treka. Star Treku, bo po prostu wróg się zbliża, to nam się zmieniają dźwięki. To też jest dobry sposób, dosyć wizualnie ciekawy. Im bardziej nastrojony dźwięk jest, tym wtedy mniej się te paski obracają. Na przykład zanucę coś. To troszeczkę może wyszło słabo, nie mam idealnego jakiegoś takiego dźwięku, ale to troszeczkę się trzeba powygłupiać też. Dobra, no właściwie no tyle, no i włączamy. Chodź tu. Właściwie takim jednym ruchem, o. Sru. Display, co tu mamy? Aha, to jest to. Tutaj mamy tryb strojenia, manual, chromatic. Najlepiej oczywiście wybrać tryb chromatyczny, ponieważ no, jeśli wiemy, jakie mają być dźwięki w gitarce, to wtedy sobie możemy naturalnie ustawić. W trybie manualnym z kolei wybieramy dźwięk, do jakiego ma nam, jaki ma nam jakby wyłapywać ten tuner, więc można powiedzieć, no taki jakby zadajemy mu dźwięk i on ten ma nam powiedzieć, kiedy ten dźwięk będzie. Jednak no, jeśli stroimy gitary i sobie damy, powiedzmy, na tryb manualny, to możemy sobie łatwo strunę zerwać, bo będziemy na przykład czekać, aż znajdzie się ten dźwięk B. Jeśli oczywiście znamy skalę chromatyczną, to możemy bez problemu sobie się zorientować, w którym miejscu jest ten nasz wymarzony dźwięk. Ładna obudowa. Zasilanie, dwie baterie. No tutaj można powiedzieć, że jedyny trochę dziwny system montowania baterii to jest taki, że tutaj musimy przycisnąć ten dzyndzel. O, i po prostu sobie baterię wyjmujemy. To już się spotkałem z takim sposobem otwierania, że tak można powiedzieć, tunera w kilku firmach, więc powiedzmy nic nowego. Jednak no, taki sposób jest montowanie. Tu jest taki dzyndzel. Nie jest takie specjalnie trudne, więc można sobie zobaczyć jeszcze bebeszki tego urządzenia, ewentualnie coś dolutować, jakiś, nie wiem, sterownik rakiety V1, V2. Dobra, to byłoby na tyle, kochani, i papatki.